A teraz krótka konkluzja. Jeśli twój ulubiony Fandaber brzmi jak oryginalna postać, to znaczy, że jest masterem. A jeśli twój ulubiony Fandaber brzmi tak... Witaj drużyno, jestem Pesidusz Trójer 95. Powiedziałem? Pierdolaj! Wyglądasz... Wyroś się z mojego auta! Szachima, chodzo! Oddaj punkt, albo obsmaruję cię na odamblerze. Potrzebny healer. Znaczy to mniej więcej tyle, że jesteś idiotą. Zróbcie tu jakiś hałas, co? To dla wszystkich prawdziwych Fandaberów. Jebać pozerów! Nazwij mnie Zero, boję Maja, nie będę się spinał. Zrobię cover twojej płyty, będzie lepszy niż oryginał. Bo pasujesz tu wokalnie jak niemowa do soprano. Mówi ci to jeden koleś o potędze czystu głosu. Od Andy'ego Andersona, po Czubakę i Xardasa, aż po Czesia z Watsu, kruchy, władcy kłamstwa, Beliara. Mister Fantastyki Flow, żeby ma do latar głosu. Z jednego przechodzę w drugi, jak Friza w kolejne stadium. Coś się dziwi, bo to grobnie, ale to bez sensu przecież. To się kurwa nie dziw, tak po dziwką będziesz. Jednoosobowa armia Punisher wybiera nowe cele. Zamilkną dzisiaj partacze, gasną jak martwe piksele. Daj mi Mike, spalę wszystkich was jak Firefly. Do gry wchodzi Player One, kroczę ścieżką Genocide. Ty jak żniwiarz w karawanie, chcę uprawiać drive-by. Z życiem więc się pożegnaj. To finezja do składania mocnych wersów, a jest arcydziełem pośród tamtych wymysłów. To nieskończona chęć trafiania do odbiorców. To potęga głosu, to potęga głosu. Test umą reprezentuje znaczenie dubbingu. To są umiejętności hartowane w treningu. Pecha, żeby bombardować słabych naśladowców. To potęga głosu, to potęga głosu. Patą Undertale'a jak psy Pawłowa czekają, żebym głosem Papyrusa nagrał piosenkę kolejną. Sorry boy, nie dla mnie tytuł człowiek jedna rola. To jakby do Rowana Atkinsona mówić tylko jaś fasola. Przeżywacie zimna prawda niczym Kinga Eredina. Wasze produkcje to kpina. Wstydem dla mnie nano Karin, chujnią produkcję Pawlika. Szanie was jak reguły Seto Kai. Nadal jestem jak Lirogon pośród tych bożantów z krypą. Banda proktologów, co robienie gówna chce nazywać pasją. W tym durnym klubiku fanbase mówi ci, że twój rap bangla. Uwierz, łatwiej im się słucha naprutego kaczora Donalda. Tworzę klasykę gatunku jak to robił Stephen King. Czy patrzysz, że flow miałby nawet Stephen Hawking? Zaprawdę powiadam, każdy starą prawdę pojmie. Taki prawdziwy hip-hop ostatni w tym sezonie. To finezja do składania mocnych wersów. Jest arcydziełem pośród tamtych wymysłów. To nieskończona chęć trafiania do odbiorców. To potęga głosu, to potęga głosu. Test umą reprezentuje znaczenie dubbingu. To są umiejętności hartowane w treningu. Pecha, żeby bombardować słabych naśladowców. To potęga głosu, to potęga głosu. Wersja polska na zlecenie głową w dół Psycho Studio. Wystąpili Dark Hero Matis oraz Czyszy.